Serdecznie dziękuję za te wszystkie miłe słowa pod moim adresem i przede wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na tę waszą uroczystość i zaszczyt i radość to dla mnie. Pytania o sumienie dzisiaj. Fundamentalne pytanie, jakie trzeba zadać każdemu ludzkiemu życiu, to jest pytanie o to, czego chce od nas, ode mnie Bóg. Jaka jest Jego wola wobec mnie? Jak się można tego dowiedzieć? To znaczy, jak brzmi dobra odpowiedź? Otóż odpowiedź brzmi, ona jest prosta i właśnie związana z tematem mojego dzisiejszego wystąpienia. To znaczy, dowiedzieć się tego można z sumienia. Z ludzkiego sumienia. Ale co to znaczy? Otóż można się tego dowiedzieć z ludzkiego sumienia pod warunkiem, że pozostaje ono, sumienie, w żywej więzi ze swoim źródłem i ze swoim mocodawcą. I tym samym pozostaje ono, sumienie, sobą, a nie atrapą. To znaczy jeszcze jednym przebraniem narcyzmu. Bo prawda o sumieniu jest taka, że prawda o sumieniu jest taka, że prawda sumienia jest stale pod pręgierzem wielu mocy wewnętrznych i zewnętrznych wobec człowieka. Znaczy różne siły w człowieku i zewnętrzne wobec człowieka pragną zdominować sumienie, podporządkować je sobie. A tak, jeśli tak wolno powiedzieć, a chyba wolno, jest prowadzony w tej wojnie podstępnie. Najgroźniejszy polega na odcinaniu sumienia od jego korzenia. Ale i sojusznicy, to jest pocieszająca informacja, sojusznicy w tej walce o prawdę sumienia są potężni. Ciągle. Sojusznikiem jest na przykład niemalejące przekonanie, z wyjątkiem nielicznych ludzi, tak zwanych ludzi bez sumienia, jak mówimy potocznie, niemalejące przekonanie, że istnieje sąd nad naszymi uczynkami. Zwłaszcza nad tym, co najmroczniejsze w nas, co próbujemy wyprzeć z sumienia. To przekonanie jest cały czas żywe wśród ludzi, w człowieku, w ludzkości. Wiemy, że na dnie naszej świadomości, że to nieskuteczne, że niepojęty, znaczy, że nie da się tego wyprzeć, że jakiś niepojęty najwyższy trybunał czeka. Wiemy też, i to również jest wielki sojusznik sumienia, że istnieje głęboki i ścisły związek między naszym osobistym szczęściem a posłuszeństwem głosowi sumienia. Że wysiłek sprostania wymogom sumienia jest zarazem drogą do prawdziwego szczęścia. Choćby się nie wiem, jak manipulowało przy tym, skądś to wiemy. Ścisły związek między moim osobistym szczęściem a wiernością sumienia. Wiemy też na przykład, że jest czymś niesłychanie mądrym i trafnym to, co mówi Pismo, że grzesznik gdzieś ucieka, choć nikt go nie goni.
Przed czym ucieka? Przed kim? To był cytat z Księgi Przysłów zresztą. Ale spróbujmy rzecz głębiej i bardzo współcześnie sproblematyzować. Otóż jedna z najważniejszych tez mojego wystąpienia brzmi następująco. Otóż błędna jest powszechna informacja, coś niesłychanie często powtarzające się w naszej kulturze, w naszych czasach, iż każdy musi żyć zgodnie z własnymi przekonaniami i zostanie zbawiony ze względu na swą w ten sposób udowodnioną sumienność. Polszczyzna tu buduje bardzo ciekawy pomost. Sumienie, sumienność. Powiem, jakże to? To znaczy, czy na przykład heroizm SS-mana, okrutna skrupulatność jego wypaczonego sumienia może być swoistym votum ecclesiae. Ten przykład, myślę, on pokazuje całą problematyczność tego twierdzenia i jego przesłanki. Utożsamiając bowiem głos sumienia z takimi lub innymi przekonaniami, które rodzi dany status społeczny i polityczny, doprowadza ono do przeświadczenia, że człowiek zbawia się przez sumienne stosowanie się do owego systemu, w którym się znajduje, albo do którego się w jakiś sposób przyłączył. Sumienie ulega degeneracji i staje się skrupulatnością, a dany system drogą zbawienia. Brzmi to ludzko i szlachetnie, pozornie, gdy w tym duchu mówi się na przykład, że chcąc się zbawić, muzułmanin musi być dobrym muzułmaninem. To jest bardzo częsta fraza. Co to właściwie znaczy? Że Hindus powinien być dobrym Hindusem i tak dalej. Czy jednak nie należałoby wtedy powiedzieć, myślę, że to jest dobre pytanie, że kanibal ma być dobrym kanibalem? A przekonany SS-man, SS-manem w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest jasne, że coś się tutaj nie zgadza. Nawet jeśli moje przykłady są przejaskrawione, to coś się tu nie zgadza. Sumienie właściwie rozumiane, to jest ta teza moja, nie jest apoteozą niepodlegającego kwestionowaniu subiektywizmu. To bardzo, bardzo ważne. Jest uświadomieniem sobie przez każdego człowieka, że w swoim bycie jest on zdany na Boga. Dlatego też sumienie jest z jednej strony istotnym organem wolności człowieka, ponieważ zawiera w sobie bezpośrednią więź człowieka z Bogiem. I tym samym zakreśla granice wszelkich autorytetów zewnętrznych. Wara, mówi. Od mojej wolności. Jednocześnie jednak jest wyrazem specyficznej istoty wolności stworzonej, wyrazem tego, że ludzka istota, ludzka egzystencja nie jest czymś dowolnym. I że nie są wcale dowolne nałożone na nią więzy. Tu w głębi istoty człowieczej wolność i więzy stają się tożsame. To bardzo ważna myśl. Wolność i więzy stają się, natomiast zadaniem Kościoła jest ostatecznie nieco innego jak pokorna służba czujnemu odbieraniu woli Bożej przez sumienie. Sprawianie, by sumienie słuchało, było czyste i wolne i by człowiek wnikał w siebie prowadzony przez Kościół do Boga. Tam, gdzie autorytet Kościoła spełnia swoje zadanie, a sumienie jest czyste, tam znika antynomia między wolnością a więzami.
Proszę Państwa, według katolickiej nauki, pozwólcie, że to niektórym przypomnę, a niektórym uświadomię, istnieją dwie płaszczyzny sumienia, tak je nazwijmy, rozróżnialne, ale w dobrej praktyce w zasadzie nierozłączne. Ale dla poznania muszę je najpierw rozróżnić. Otóż pierwsza płaszczyzna sumienia, warstwa, czy nawet nie wiem, jak to nazwać dobrze, wymiar, warstwa najgłębsza, bytowa warstwa sumienia jest zwana z grecka, w tradycji naszej wiary, jest zwana anamnezą, anamnesis, czyli przypominaniem właściwie, chyba to jest najlepsze tłumaczenie tego greckiego słowa anamneza. Mianowicie sumienie u swego korzenia jest pamięcią o Stwórcy. Jakby śladem palców garncarza na tej glinie ludzkiego bytu. Pamięcią o Stwórcy. Prawspomnieniem Boga, z którego ręki wyszliśmy. Zdolnością, tym samym zdolnością rozpoznania Jego woli. Pamięcią o tym, czego chcą te Jego palce, Stwórcy. Owszem, wielorako i dramatycznie bywa ta pamięć zaburzana w człowieku. Zaćmiona przez grzech. Jego skutki egzystencjalne powikłania. Ale jednak jest to pamięć trwała i fundamentalna. Jak to genialnie wyraża święty Paweł, treść prawa, cytuję, wypisana jest w ich sercach. Gdy zarazem ich sumienie staje jako świadek. To jest Rzymian 2,15. Z powodu swojej ambiwalencji, znaczy, że ta anamneza jest, ale jest zaburzona, to nazywam ambiwalencją, pamięć ta, czyli ta anamneza, anamnesis, potrzebuje pomocy z zewnątrz. Tak jak chory potrzebuje lekarza. Istotna jest w tym momencie właśnie służba Kościoła wobec sumienia, który pomaga sumieniu otwierać się na to wspomnienie, na tę prawdę. Służba ta jest właśnie skorelowana z anamnezą. Służba Kościoła. I nie ma między nimi sprzeczności, ponieważ Pan Kościoła jest zarazem tym samym Panem, który stworzył. To nie jest dwóch różnych bogów, to jest ten sam Bóg. Kościół nie jest wszechwiedzący, jasne. I stale się uczy, jasne. Ale dzięki Duchowi Świętemu Pocieszyciel przypomni wam wszystko. Posiada nieomylność chrześcijańskiej pamięci. Myślę, że to jest dobry zwrot. Nieomylność chrześcijańskiej pamięci i mocą swej sakramentalnej tożsamości dostrzega od wewnątrz różnicę między czymś, co jest rozkwitem przypomnienia tej anamnezy, a czymś, co jest jej zniszczeniem bądź zafałszowaniem. Kościół to wie. Druga z tych płaszczyzn to jest anamneza. Druga z tych płaszczyzn to funkcjonalna warstwa sumienia. Ta jest jakby ontologiczna, bytowa, fundament, to wspomnienie. Natomiast funkcjonalna warstwa sumienia to jest, powiedzmy, sumienie w akcji. To akt sumienia. Złożony z kilku etapów, oczywiście, jak nam przypomina tradycyjna nauka katolicka, rozpoznania, poświadczenia, osądu i w końcowej fazie przechodzący zawsze w wybór, w decyzję, w czyn bądź zaniechanie czynu. To zależy. Akt sumienia ściśle współpracuje z poznaniem, wolą, emocjami, nawykami. Wszystko przemieszane w człowieku. Na dobre i złe jest przemieszane. Konieczna jest tu więc uprzedniość anamnezy wobec tej konsciencji. Znaczy ten akt musi być zbudowany na owym prawspomnieniu Boga. Czyli otwartość na głos samego Boga, który jest głosem decydującym dla rozstrzygnięć sumienia. I właśnie tu chodzi o ową pomoc Kościoła. Proszę Państwa,
Tyle, jeśli chodzi o to wyjaśnienie. Nie jest winą człowieka, jeśli postępuje zgodnie ze swymi przekonaniami. Powiedzmy to jasno. Nawet jeśli są one błędne, nie jest to winą człowieka. Musimy to jasno powiedzieć. Mało tego, jak nam przypomina święty Paweł, nie wolno postępować wbrew własnym głębokim przekonaniom. Rzymian 14:23. Ale to bardzo ważne, bo często współczesny dyskurs w tym momencie stawia kropkę, i to jest poważny błąd, ale nie może to oznaczać, ta konstatacja, to stwierdzenie, nie może oznaczać kanonizacji subiektywności. A temat winy nie jest tym samym zakończony, wręcz przeciwnie, dopiero rozpoczęty. Bo winą, to bardzo jasno chciałbym powiedzieć, jest tu nie to, że człowiek postępuje zgodnie ze swoimi błędnymi przekonaniami. Winą jest skuteczne zagłuszanie głosu Boga. Wina leży nie w teraźniejszym i błędnym osądzie sumienia. Już jest za późno. Zu spät, mawiają Niemcy. Wina leży znacznie głębiej. Jest znacznie poważniejsza. Mianowicie wina polega na zachwaszczeniu życia i rozumienia, które przytępiło słuch na głos prawdy rozbrzmiewającej w ludzkim wnętrzu. Czy wina polega nie na tym, że człowiek jest głuchy, tylko na tym, że się ogłuszył wcześniej. Współczesny dyskurs mówi, jest głuchy. Kropka. Musimy się troszeczkę cofnąć, żeby się dokopać korzeni. Zaiste, proszę Państwa, zbrodniarze z przekonania pozostają winni. To istota sprawy. Proces w Norymberdze jest znakiem przekonania cywilizacji wywiedzionej z chrześcijaństwa, że zniszczenie anamnezy nie uniewinnia sumienia. To istota sprawy. Dokładnie o tym są Pawłowe tezy na temat sumienia o ludziach, którzy, cytuję, znają Państwo ten tekst, ale w tym momencie on wybrzmi zaskakująco świeżo, posłuchajcie. Paweł mówi, umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego. Na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. Oni to cały czas Paweł z listu do Efezjan, oni to, doprowadziwszy siebie do nieczułości sumienia, oddali się, i tu Paweł wymienia konkretne grzechy. Czemu oni się oddali? Oraz mówi, sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. To z pierwszego listu do Koryntian. Człowiekowi pozostaje droga pokornej prośby, mianowicie uwolnij mnie od moich nierozpoznanych win. To psalm 19. Proszę Państwa, oto istota bitwy, moim zdaniem. To jest istota, w której prawda zmaga się ze złośliwym duchem przewrotnego kłamstwa, który przybrał postać chwilowo, bo przebrania zmienia ów złośliwy duch co epokę. Chwilowo przybrał postać liberalno-lewicowego ducha czasu. To tu Jan Paweł II i Benedykt XVI stali się wyjątkowo niewygodnymi przeciwnikami dla sytej i zadowolonej z siebie, bo przecież jak słyszymy, nikt nie stworzył lepszego ustroju od nas. Nigdy w dziejach, prawda? Ja to słyszę non stop. Wyzwolonych i oświeconych. Dla sytej i zadowolonej z siebie armii cywilizacji śmierci i jej giermków. To Benedykt XVI miał odwagę mówić, patrząc w oczy
zachłyśniętym sobą, swoim wykształceniem, stopą życiową i spokojem zatrutego sumienia miał odwagę powiedzieć: nie widzieć prawdy jest winą. Człowiek nie widzi prawdy, to Benedykt, gdy jej nie chce i ponieważ jej nie chce. Koniec cytatu. Przyjeżdżam do państwa ze Śląska. Kiedy kontrolka sumienia nie zaświeci na pewno? Na kopalniach wiemy to doskonale. Kiedy ją odciąć od zasilania? Zepsuty albo i skłamany, sztucznie podrasowany metanomierz na dole w naszych kopalniach pokazuje, że metanu nie ma. Wydobycie musi iść. Metanomierz wtedy informuje, że powietrze w chodniku jest czyste. Zdrowe sumienie, niezatrute i niepodtruwane, jest oknem, które otwiera przed człowiekiem widok na wspólną prawdę, jako podstawę i oparcie wszystkich i każdego. Sumienie skażone okazuje się niczym innym jak peleryną subiektywizmu. Tym właśnie jest liberalne pojęcie sumienia. Ocaleniem nie jest tu droga ku prawdzie, ta przecież albo nie istnieje, co wyraził nasz patron Piłat, albo stawia nieludzkie wymagania, co podkreślają inni patroni. Ale subiektywizm, który pozwala się kwestionować, i ostatecznie konformizm społeczny. Co to jest konformizm społeczny? To jest demokratyczne, używam tego zwrotu ironicznie, demokratyczne wypośrodkowanie konformizmów. Dogadamy się, żeby każdy miał swoje. Właśnie to jest moment, kiedy po cichu zostają usprawiedliwieni najbardziej odrażający zbrodniarze. Co nie jest rzadkie w kulturze, czy raczej antykulturze liberalnej. Poza tym człowiek zostaje tu zredukowany do swych powierzchownych przekonań, a im mniej ma w sobie głębi i mocnych pytań, tym lepiej. Konformizm społeczny między powierzchownymi jest znacznie łatwiejszy do osiągnięcia. Przecież, cytuję, wszyscy ludzie na poziomie tak myślą. Ci dla świętego spokoju przymkną oko na pytanie o prawdę. Wystarczy im kompromis, choćby i zgniły, byle, jak to się mówi, nie podpalać Polski i świata. Wystarczą procedury zamiast dekalogu. Błądzące sumienie, znaczy zadufanie moralne, jest wygodne tylko w pierwszej chwili. Potem jest już tylko gorzej. Aż do zniewolenia i zagłady. Proszę Państwa, sumienie jest organem, nie wyrocznią. To bardzo ważne. To organ, a nie wyrocznia. I jako takie, jako organ, wymaga wzrostu, kształcenia i ćwiczeń. Gdybym miał je do czegoś porównać, porównałbym je do języka, którym mówimy. Mówimy nim od siebie, ja w tej chwili na przykład, ale którego się nauczyłem od innych. Przecież nie ja wymyśliłem polszczyznę. I który jest kształtowany z zewnątrz, przez wszystkich moich rodaków. Tak i tu sumienie wymaga formowania i wychowania, a Urząd Nauczycielski Kościoła ponosi odpowiedzialność za prawidłowe jego kształtowanie, ale stosuję je ja. Ale dlaczego ta teza budzi aż taką furię przeciwników? Skąd to jest ta furia? Ratzinger mówi tak. Wygodnictwo, mój upór, albo jest to może rodzaj zewnętrznej dominacji przez jakąś drogę życia,
która pozwala mi na to, czego urząd nauczycielski mi zabrania. I która wydaje mi się bardziej uzasadniona i pasująca tylko dlatego, że ma za sobą aprobatę społeczeństwa. Pytanie jest godne nomen omen rachunku sumienia. Tymczasem jednak sumienie zdaje się służyć teoretykom i prawodawcom zachodnich demokracji oraz jej politycznej większości do czegoś innego niż bezwzględna ochrona życia najbardziej bezbronnych bliźnich. A tym samym trosce o prawdziwie ludzkie życie społeczne. Małe morderstwa, tak zwane, mówię to bardzo ironicznie, bo nie ma małych i wielkich morderstw. Małe morderstwa, a w istocie wielkie i potworne, wołające o pomstę do nieba mordowanie bezbronnych, odbywają się przecież w majestacie prawa. W medialnej ciszy i na przepotężną skalę. Według tej logiki, pomyślcie Państwo, czy ta teza nie jest słuszna, według tej logiki sumienie jest zawsze słuszne wtedy, kiedy się sprzeciwia nauczaniu Kościoła. Słyszę to non-stop. A kiedy ktoś próbuje powołać się na sumienie, by uzasadnić sprzeciw wobec tego, co nieludzkie w prawie państwowym, kazus Hazana, widzę, w Polsce w ubiegłym roku, klauzula sumienia, deklaracja sumienia, etc. Wtedy zasada jego nadrzędności jest głośno kwestionowana. To charakterystyczna podwójność standardów. Sumienie musi kontrolować władzę. Są potrzebni ludzie, którzy demonstracyjnie stają po stronie sumienia i w ten sposób ucieleśniają arcysiłę bez siły ducha przeciwko nagiej przemocy władzy tego świata. To przed nimi, przed takimi ludźmi drżą dyktatorzy. Obojętnie jakie togi Cezara, demokraty noszą aktualnie. Bezprawie bowiem, zwłaszcza udające prawo, bezprawie udające prawo, można ostatecznie pokonać tylko dobrowolnym cierpieniem. Tych, którzy są wierni swojemu sumieniu. Proszę Państwa, puenta tego mojego wystąpienia niech wybrzmi tak. Dokładnie w ten sposób dokonało się nasze zbawienie. Nieludzka władza rozbiła się o cierpienie nieugiętego. Ukrzyżowanego. Dlatego z wysokości krzyża zyskujemy spojrzenie, które daje ogląd całości, którym możemy ogarnąć całe życie i wielość spraw jego aż po wieczność, po najdalszy horyzont. We wspólnocie z Chrystusem widać, kim jesteśmy, dokąd mamy iść i co znaczy być Jego posłusznym, czyli słuchać głosu spoza nas, głosu sumienia. Chrystus bowiem jest lustrem naszego sumienia. Z Niego spływa światło, które rozjaśnia i oczyszcza sumienie, usuwając zeń śmieci i ukazując właściwą drogę. Ale to bardzo charakterystyczne dla Chrystusa, niezwykle pocieszające dla naszej wiary. W Chrystusie też jarzmo prawdy nabiera ewangelicznej lekkości. Ostatnie słowo należy do słowa, do łaski Chrystusa. On poprzez sumienie stawia nam wymagania, przypominając, że nie zbawi nas wygodne trwanie przy swoim. Lecz również On, ten sam Chrystus, oferuje nam prawdziwe wybawienie, które wyrasta ponad nasz własny czyn. Poza grecki tragizm naszego losu i przeklętą niemożność wyjścia z uwikłania w zło. To jest zarazem w Chrystusie.
twarde wymagania i zarazem obietnica pokonania tego greckiego tragizmu, że on pozwala rozpoznać własny grzech i wydać mu wojnę. On pozbawia lęku i daje łaskę pokuty. On rozwiązuje grzech i go przebacza. To nie jest wszystko. Oto piękno chrześcijaństwa, Jezus Chrystus, a oto i odpowiedź na pytanie, czego chce od nas Bóg, tego właśnie. Dziękuję Państwu.